projekt Ficowski zrodził się z mojej przyjaźni z Bietą Ficowską, która została uratowana z getta przez panią Irenę Sedlerową. I wówczas usłyszałem po raz pierwszy wiersze Ficowskiego, ale przez niego mówione. I to była ta siła nieprawdopodobna. Hosanna, uniesiona na samo dno. Tak się cieszę, że tutaj te dwie sztuki razem, że poezja i film, że stworzyły taką całość, że to się tak ładnie złożyło. Śmiertelnie się bał księgi mojżeszowej swych dziesięciorga palców i kędzierzawej głowy syna i strachu, ale przeżył siebie.